Kolejnym gościem dzisiejszego popołudnia wnet jest pan Bartek Chmielewski, redaktor Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy może od Rosji i to można powiedzieć będzie niejako kontynuacja rozmowy z moim poprzednim gościem. Ostatnio Rosja skonfliktowała się z większą częścią swoich sąsiadów, można nawet powiedzieć, że z całym światem. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają te relacje czesko-rosyjskie. Wiemy, że państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia nakazały także wyjazd łącznie 4 rosyjskim dyplomatom, którzy pracowali w ambasadach właśnie w tych krajach. I po to, żeby okazać solidarność z Czechami. No właśnie, i proszę opowiedzieć, jak wyglądają te relacje w kontekście tych ostatnich wydarzeń wokół Rosji, pomiędzy właśnie Rosją a państwami bałtyckimi. Mówiąc o solidarności państw bałtyckich i wobec Czech, ale też stosunków państw bałtyckich z Rosją. Tutaj musimy podkreślić, że te stosunki między państwami bałtyckimi a Rosją to już są od dłuższego czasu dość chłodne. Oczywiście tutaj jest różnica, bo Litwa, Łotwa i Estonia prowadzą własne oddzielne polityki wobec tych państw. Tutaj można powiedzieć, że największym takim jastrzębiem, taką najbardziej jastrzębią politykę prowadzi Litwa. Natomiast jak to wygląda ze strony Rosji, to możemy zobaczyć na przykładzie ostatnich takich przykładów dyplomacji w państwach bałtyckich, która jest dosyć, jakby to, nie chciałbym używać słów, które są odpowiednie, natomiast jest to dyplomacja takich niskich lotów, dyplomacja twitterowa, w której rosyjska strona używa języka, który nie pozwoli dyplomatom. I tutaj mógłbym wziąć na przykład takiego tweeta napisanego przez rosyjską placówkę w dyplomatycznym Mińsku, gdzie pracownik ambasady publicznie napisał na Twitterze, na oficjalnym Twitterze ambasady i zarzucił ministrowi spraw zagranicznych Litwy Gabrielusowi Landsbergisowi, że ma małe przyrodzenie. I to jest jakby to jest symbol tej rosyjskiej polityki wobec tego regionu, bo to nie jest jeden taki przypadek, kiedy Rosja prowadzi taką politykę niskich lotów wobec tego regionu. Niskich lotów i można powiedzieć te takie wpisy faktycznie no, na pewno nie przystoją już na tak wysokich szczeblach politycznych, ale teraz skupmy się jeszcze chwilę może na tym takim wymiarze bezpieczeństwa państw bałtyckich i tego, czy ewentualna taka eskalacja napięcia, albo w ogóle może się zastanówmy nad na przykład bezpieczeństwem Estonii i tego, czy taki atak ze strony Rosji jest w ogóle realny, gdybyśmy tak spróbowali taki scenariusz nakreślić i spekulować. To jakby to mogło przebiegać? Ja wobec scenariusza ataku na państwa bałtyckie w tym momencie jestem dość sceptyczny. Wielu analityków, wielu komentatorów, szczególnie z Zachodu, podkreśla kwestię mniejszości rosyjskiej w państwach bałtyckich, lubi ją porównywać z sytuacją na Krymie, która moim zdaniem jest błędna, ponieważ mieszkańcy rosyjskojęzyczni, mieszkańcy Estonii czy Łotwy mają wiele wspólnego z mieszkańcami Krymu. To jest całkowicie inne środowisko intelektualne, ale też jakby środowisko takie, że ci ludzie mieszkają w całkowicie innej przestrzeni takiej politycznej, ideologicznej i też kulturowej, bo trzeba jasno powiedzieć, że rosyjskojęzyczni Estończycy, czy rosyjskojęzyczni Łotysze, czy przedstawiciele wszystkich mniejszości narodowych mieszkujących Litwę, są bliżsi w jakiś sposób właśnie tym nacjom, tytularnym, niż Rosjanom mieszkającym na przykład właśnie na Krymie, czy gdzieś na Ukrainie, czy na Białorusi, czy samej Rosji. Tutaj i problemem jest to, że bardzo często takie dywagacje, kiedy Putin zaatakuje Estonię czy Łotwę, czy kiedy stworzy w Narwie albo w Daugavpils jakąś republikę ludową,
mają też taką drugą, czarną stronę, dlatego że bardzo często na Zachodzie przez to politycy mogą patrzeć na te kraje poprzez pryzmat tego, że to jest peryferium Unii Europejskiej, to jest taka prawie Rosja i nie warto w ogóle na to zwracać uwagi, nie warto tego bronić, mogą patrzeć jak na taką szarą strefę, jak na peryferium, a tak nie jest, no bo to są państwa, są nowoczesne państwa, które aspirują do Europy Północnej i państwa, które już właściwie można powiedzieć, że zarzuciły te takie, jakby odcięły się od tego sowieckiego dziedzictwa nie tylko retorycznie, ale też i gospodarczo, i kulturowo, i politycznie, i społecznie. I to prawda, i o tym nie należy zapominać, ale też w tym wymiarze bezpieczeństwa, no to trzeba pamiętać o tym, że mamy tam też po prostu bazy i stacjonujące wojska NATO. Tak, i to też jest kwestia tego, że ja chciałbym podkreślić, żeby słuchacze nie zapomnieli, że to jest tak, że państwa bałtyckie rzeczywiście są obok Rosji i jedynym tym głównym zagrożeniem dla tych państw, takim rzeczywistym, jest właśnie to pogranicze z Rosją. I najlepszym rozwiązaniem jest właśnie odstraszanie tego rosyjskiego zagrożenia poprzez współpracę z sojusznikami z Zachodu, poprzez NATO, poprzez to, że właśnie w państwach bałtyckich stacjonują wojska sojusznicze, ta wysunięta obecność natowska, wielonarodowe brygady. I państwa bałtyckie chciałyby, żeby ta obecność też była większa i Zachód się bardziej angażował, co też na to wpływają sankcje, jakby kwestią, która się z tym jasno zazębia, są sankcje, o których mówiliśmy, i ta solidarność z Czechami, ponieważ państwa bałtyckie, zresztą tutaj mogę zacytować polityka estońskiego, który dzisiaj dziennikarza i polityka, przewodniczącego Parlamentarnego Komitetu Bezpieczeństwa w Estonii, Marko Michelsona, który dzisiaj albo wczoraj opublikował taki esej w estońskich mediach, w którym podkreślał, że ta solidarność jest kluczową kwestią dla bezpieczeństwa państw bałtyckich, bo gdy one będą solidarne wobec sojuszników, tak samo mogą oczekiwać solidarności wobec siebie. I nie może być takiej sytuacji, kiedy one oczekują solidarności wobec siebie, nie dając siebie, też nie będą solidarne wobec pozostałych sojuszników, tych zachodnich, którzy na przykład nie graniczą z Rosją. Dlatego też właśnie ci dyplomaci zostali wydaleni, pokazując akt solidarności z Czechami. Dobrze, no na początku wypowiedzi powiedział pan o tak zwanej jastrzębiej takiej polityce ze strony akurat Litwy. Tutaj rozumiem, że możemy mieć na myśli chociażby na reakcję Litwy na to, co dzieje się na Białorusi, bo zarówno Litwa, jak i Polska to były chyba te państwa, które w taki, można powiedzieć, najbardziej wymowny sposób zareagowały. A co jeszcze? Co jeszcze miał pan na myśli, mówiąc o tej polityce Litwy? Tutaj to jest nie tylko kwestia Białorusi. Musimy zwrócić uwagę, że Litwa prowadzi swego rodzaju ofensywę dyplomatyczną na wschodzie od jakiegoś czasu, od kilku tygodni. I to nie tylko jest kwestia Białorusi, solidarności z Białorusią, ale też solidarności z Ukrainą, bo to nie przebiło się też w polskich mediach. W momencie tego prześwilenia w ostatnich dniach, które miało miejsce na Ukrainie, do Kijowa pojechali ministrowie spraw zagranicznych państw bałtyckich i ten wyjazd był organizowany z Wilna. Na czele tego wyjazdu stał właśnie minister spraw zagranicznych Gabriel Landsberg. Państwa bałtyckie, a właściwie Litwa, była takim inicjatorem nakładania specjalnych, oddzielnych sankcji na białoruskich liderów, na białoruskich działaczy politycznych. Ale też można to patrzeć szerzej, bo i Litwa ma dość ostre stanowisko wobec Chin, Gabrielus Landsbergis też się wybiera na Kaukaz w najbliższym czasie i tutaj mam taką politykę, jakby to nazwać, politykę promowania wartości demokratycznych, promowania demokracji, praworządności na świecie. Zresztą obecny minister spraw zagranicznych powiedział chyba na początku tego roku takie zdanie, już mogę dokładnie nie zacytować, że praw człowieka należy przestrzegać wszędzie, nieważne czy to jest Rosja, Chiny, czy trzeba wspierać prawa człowieka na całym świecie.
ta polityka przynosi jakieś tam skutki, ponieważ to rezonuje na globalnych mediach, to rezonuje na świecie i Litwa jest coraz częściej odbierana PR-owo przez globalne media jako właśnie ten takie państwo, które prowadzi taką bardzo aktywną politykę na kierunku wschodnim i na kierunku praw człowieka czy demokracji. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Bartek Chmielewski, redaktor Przeglądu Bałtyckiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję, jeszcze dobrego dnia. Dziękuję, do widzenia.